Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie otrzymał sfinansowaną przez Starostwo Powiatowe nową karetkę. Już niebawem pojazd będzie służył pacjentom. Karetka kosztowała 415 tysięcy złotych. Do tego dochodzi jeszcze koszt wyposażenia, którego zakup sfinansują poszczególne gminy powiatu leszczyńskiego. Przekazania ambulansu symbolicznie podczas posiedzenia Rady Społecznej Szpitala dokonał starosta Jarosław Wawrzyniak. Data przekazania karetki nie była przypadkowa. Zrobiono to w 90. rocznicę uruchomienia pierwszego ambulansu w Lesznie. W ciągu kilku tygodni Leszczyńskie Pogotowie powinno otrzymać także trzy inne nowe karetki, które zastąpią razem z tą przekazaną przez powiat wysłużony już tabor. Zostaną one zakupione ze środków samorządu Leszna i województwa wielkopolskiego.